Dzień dobry. W kolejnej części w poszukiwaniu horyzontów udało mi się namówić do rozmowy dwóch gości, Romka Barana i Roberta Kuźmiaka. Panowie są właścicielami wspólnie łódki, czyli maszopery, i udało mi się ich namówić do opowiedzenia tego, co to jest ta maszoperia, czy warto, dlaczego maszoperia, bo no, znacie na pewno powiedzenia typu mówiły jaskółki, niedobre są spółki, albo że jak to mój dziadek mawiał, że optymalna liczba wspólników jest liczbą nieparzystą, mniejszą od dwóch. Ale tutaj, ponieważ ja nie mam doświadczeń, a koledzy mają doświadczenie, Roberta to jest pierwsza maszoperia, a Romek twoja czwarta. Już czwarta, także tutaj mamy ekspertów z tej dziedziny. Jak widzicie, przyjechali razem, siedzą obok siebie, nie pokłócili się, więc nie jest tak źle z tymi maszoperiami. Słuchajcie, o co chodzi z tą maszoperią? Ja może w ogóle dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Romku, dzień dobry Piotrze i dzień dobry słuchacze. Może jeszcze słowem wstępu to powiemy, rzeczywiście to jest moja pierwsza maszoperia. Posiadamy wspólnie z Romkiem, a także z dwoma innymi kolegami posiadamy teraz łódkę pełnooceaniczną w awarii 41 o nazwie wdzięcznej Little Lucy. I dzielnie sobie nią żeglujemy. Pewnie sobie dzisiaj powiemy, gdzie, jak wyglądał ostatni na przykład rok tego żeglowania. Byliśmy, tak skracając, byliśmy na Wyspach Kanaryjskich, teraz wróciliśmy na wakacje do Grecji. Żeglujemy sobie, doświadczamy, przeżywamy przygody i chcemy wam dzisiaj powiedzieć nawet nie tyle o tych przygodach, co o tym, jak to zorganizowaliśmy i jakie doświadczenia mamy z tym, na co, gdyby komuś przyszło, czy to pomysł na założenie takiej maszoperii z kolegami, z bliższymi, dalszymi, nowo poznanymi, czy też na wstąpienie do maszoperii, czyli gdybyście zobaczyli ofertę sprzedaży takiego udziału, no to pewnie powiemy, na co uważać, co jest fajnego, a gdzie może jest coś mniej fajnego w takiej maszoperii. Tak mniej więcej. Ja chciałbym tylko pewnie jedną rzecz wytłumaczyć, ponieważ takie czwarta maszoperia brzmi niezbyt dobrze. Więc chcę powiedzieć, że to wynika z tego, że generalnie moje założenie jest takie, że chcę jakby mieć coraz lepsze jachty, a pierwszy jacht to był Tour 97 PB na Wyspach Kanaryjskich i był kupiony przez czterech. Później sprzedaliśmy, każdy sprzedał po drugim udziale jakby, czyli 8, dlatego to już była druga jakby maszoperia. Trzecia, kolega mnie namówił na trochę lepszy jacht już w Grecji i z nim kupiliśmy tą Bawarię, o której teraz mówimy. No, na tej Bawarii miałem przyjemność być, właśnie Robert mnie zaprosił na rejs po Kanarach i zanim tutaj jeszcze koledzy będą dalej opowiadać, ja wiem, że większość osób i tak ogląda tylko początki filmów, w sumie szkoda, ale gdybyście chcieli z nimi popływać sobie, to jest taka możliwość, ja po prostu kontakt umieszczę, jest w opisie filmu, także śmiało można się odzywać, można z wami pływać, tak? Tak, tak. To prawda, zachęcamy, zapraszamy do kontaktu. Fajnie było na Kanarach, naprawdę było bardzo fajnie. No dobra, to dlaczego maszoperia? Dlaczego nie kupić samodzielnie tej łódki? Cóż, no pewnie kto bogatemu zabroni kupić sobie samodzielnie. Natomiast no najprostsza, pierwsza najprostsza odpowiedź na to pytanie, właśnie dlatego, że samodzielnie no to trzeba wyłożyć więcej pieniędzy na taką łódkę. Wespół, no ten koszt się dzieli, wespół, tak? Ale nie tylko, to nie tylko taki aspekt finansowy, w znaczeniu oczywiście finansowo zakup, ale też uwaga, utrzymanie łódki. Kupić każdy może. No właśnie, więc kupić łódkę pewnie jest prościej niż później ją utrzymać. I to nie tylko od strony finansowej, ale też organizacyjnej, czy też samej pracy przy takim utrzymaniu. No i
Są jeszcze inne aspekty. Są jeszcze inne aspekty, tu pewnie trochę wyprzedzam fakty, gdzie to powiem, ale już teraz właśnie, bo dla tych, którzy obejrzą tylko początek, no to słuchajcie, jeśli łódka jest w posiadaniu większej ilości osób, to pojawiają się takie ambitne rejsy, jak na przykład rejs na Kanary. Samodzielnie to jest do wykonania, ale jest to trudniejsze, no bo trzeba mieć czas, trzeba mieć zacięcie. Na pewno podczas takiej długiej wyprawy pojawiają się różne problemy. A tutaj po prostu taka łódka pływa i następuje wymiana załóg. Wymiana załóg po drodze, tak? Więc na pewno w takim układzie pojawiają się ciekawe rejsy. Pojawiają się też rejsy one way, to znaczy między sobą umawiamy się na punkt oddania, odbioru i oddania jachtu, co pytasz o własność samemu, no to tak, ale własność w znaczeniu używanie w charterze, no to rejsy one way w charterze są możliwe, ale są bardzo trudne, albo są dużo droższe. No właśnie dlatego. Przepraszam. No bo ja jeszcze parę rzeczy bym dopowiedział. Tak. Porównuję takie posiadanie samodzielne łódki versus... następna rzecz. Ja na przykład od Romka dużo się nauczyłem. Dużo się nauczyłem już, mogę powiedzieć, ze całostanowczością rzeczy takich armatorsko-bosmańskich, bym powiedział. Tak? To znaczy... Samemu pewnie, gdybym taką łódkę posiadał, musiałbym się tego nauczyć, tylko nauczyłbym się tego pewnie z książek albo na własnych błędach, a tutaj mogę się nauczyć, mam telefon do przyjaciela, no w każdym razie, albo telefon, albo nawet jakaś wideorozmowa, baza wiedzy, po prostu wchodzi się też w relacje... No, koleżańsko, gdzie możemy sobie nawzajem pomagać, ale też wymieniać się wiedzą. To wynika z tego, Robert dzwoni, bo ja jestem dłużej w tej maszoperii, jak w zasadzie i w związku z tym trochę lepiej znam jacht. No, na początku myśmy go kupili, to sporo robót żeśmy zrobili, w związku z tym lepiej go znam. Ale też jeszcze jedną rzecz dorzucę, to właśnie zwrócę uwagę na to, co teraz Robert powiedział. Jak się cokolwiek w jachcie zepsuje, to masz przyjaciela, któremu zależy na tym, żeby ten jacht został naprawiony. I nawet jak nie wie, co zrobić, to on ma też przyjaciół. Obdzwoni ich i to tak jak w rodzinie, że po prostu, no mamy przykład, jak mieliśmy problem z silnikiem, prawda? No kurde, sam bym tego nie zorganizował. A tu Robert załatwił jedną rzecz, Arek drugą rzecz i myśmy się zorganizowali tak, że w ciągu powiedzmy 5 dni, bo trzeba było z tym silnikiem tam dojechać, myśmy wymienili silnik sami. No to rzeczywiście spektrum. I tu jeszcze muszę dodać, podkreślić, nie zrobiła to jedna osoba. Cała maszoperia działała przy tym. Powiem tylko tyle, jak mnie się ten zepsuł, bo mnie się zepsuł ten silnik, jak miałem problem z silnikiem, to ja się załamałem. No zacząłem go naprawiać, ale okazało się, że jeszcze to nie to, jeszcze nie to. Chłopaki działali w Polsce jak lwy. Piotrek trochę z tego, z tej historii chyba nawet usłyszał, bo ja byłem w Chorwacji na... Tak, ale byliśmy, nie wiem czy pamiętasz, to był moment, jak prowadziliśmy szkolenie w Chorwacji na sternika morskiego i pewnie słyszałeś rozmowy, gdzie rozmawiałem, przy kolacji często wychodziłem i obdzwaniałem handlarzy silników. To właśnie ta sytuacja była. No ale to właśnie wtedy też pomagałem maszoperii i to rzeczywiście było wspólne działanie. Bo na chwilę obecną w Little Lucy ilu was jest? Czterech. Ale nie jesteście porówno. Nie. Nie jesteśmy porówno. Little Lucy jest zorganizowana w ten sposób, że mamy 12 udziałów numerowanych, co oznacza, że oczywiście, że można się posiadać co najmniej jeden udział, a najwięcej 12. My mamy no, 11. Robert, 11. Nie,
przez chwilę jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś posiada, kupuje łódkę i posiada, sam organizuje taką maszoperię, a potem sprzedaje te udziały. Mówię czysto teoretycznie oczywiście, natomiast wracając do meritum, to w Little Lucy konkretnie możemy powiedzieć, największy udziałowiec ma 6 udziałów, potem 4, 1 i 1. W ten sposób się dzielimy. Dlaczego 12? Od razu powiem. Dlatego, że jak spojrzymy sobie na kalendarz pływania takiego śródziemnomorskiego, to okazuje się, że sezon tak od maja do października ma 20 kilka, tak pod 30 tygodni. I 12 udziałów oznacza 24 tygodnie, 12 dwutygodniowych slotów. I tak się dzielimy, tak? Czyli sezon dzielimy sobie na 12 dwutygodniowych slotów i ustalamy sobie... tu na Śródziemnym. Jak pływamy na Śródziemnym, ale stąd się wzięło 12. Mhm. Po prostu wtedy łatwo taki kalendarz zorganizować. To się głównie z tego bierze. A powiedzcie mi, no, macie jakąś umowę chyba między sobą, no bo to tak na, za przeproszeniem na twarz, to raczej słaby pomysł. Jak to jest z tymi umowami? Zdecydowanie tak. Tu myślę, ja nie jestem prawnikiem, natomiast mam trochę doświadczenie nie tylko z żeglarstwa, w tak zwanej współwłasności. I teraz współwłasność, o ile mnie pamięć nie myli, to jest uregulowana w kodeksie cywilnym od artykułu 195 do chyba 214. To polecam sobie przeczytać w ogóle te artykuły, ale tak mój odbiór tego jest taki, że to jest generalnie współwłasność taka kodeksowa jest bardzo problematyczna. To znaczy, jeśli posiada się jakąś rzecz wspólnie z kimś i nie ma się umowy żadnej, która reguluje tę współwłasność, no to problematyczne jest to, że tak naprawdę dążymy do zachowania tej rzeczy w takim stanie, w którym ona jest, czyli wszystko, co można by nazwać modernizacją, wymagałoby zgody wszystkich współwłaścicieli. Czyli teraz wyobraźmy sobie w łódce wymiana radia na trochę nowsze, to jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Czyli wystarczyłoby weto, żeby radio nie zostało wymienione? Dokładnie, tak kodeksowo. Druga sprawa problematyczna to są rozliczenia, bo każdy ze współwłaścicieli może działać ku temu, żeby tą współwłasność zachować, no ale kodeksowo będzie wydatkował jakiś wydatek na taką łódkę, no i dopiero później będzie mógł się ubiegać o zwrot tych kosztów od reszty współwłaścicieli. Problematyczne przy łódce. No, następna rzecz, według kodeksu cywilnego każdy ma prawo dysponować sobie tym swoim udziałem, czyli sprzedać udział na wolnym rynku, nie pytając w ogóle o resztę współwłaścicieli, co oni na to. To przy łódce też jest trochę problematyczne, bo tak jak powiedzieliśmy, że jesteśmy sobie kolegami, to ja sobie nie wyobrażam, że po prostu tak ktoś zupełnie nieznajomy nam wchodzi właśnie w naszą relację, no bo to jednak jest właśnie koleżeństwo, tak? Chcielibyśmy właśnie mieć... Tutaj mam sobie, ja tu taki cwaniaczek jestem sobie, wypisałem pytania. Właśnie poruszyłeś, Robert, temat... I tu, Romek, chyba bardziej do ciebie pytanie, bo masz większe doświadczenie. Jak dobrać takich wspólników? No bo przecież przychodzę do ciebie i powiem: dzień dobry, chciałbym kupić udziały, a mnie w ogóle nie znasz. To znaczy, no nie jest to łatwe. I powiem tak, że no trafia się, że czasami ktoś, że tak powiem, nie został dobrany dobrze. A to wynika z tego, że no trzeba by beczkę soli z kimś zjeść, żeby wiedzieć, kto on. No, ale to bardzo rzadko, ja powiem otwarcie, to jest bardzo rzadko i powiem tak, nigdy, w tych maszoperiach oczywiście, w których byłem, nigdy taka osoba długo nie zagrzała miejsca, bo to są przeważnie ludzie, którzy nie umieją się z innymi dogadać. I to nawet nie trzeba takiego człowieka szykanować, nie trzeba z nic zrobić, on się w końcu sam wykruszy. Rozumiem. No bo, tak jak my tu mówimy, atmosfera musi jednak być dobra. Jak jest atmosfera, powiedzmy, jest tych, nie wiem, 6-8 osób
jest dobra atmosfera wśród wszystkich, jeden tylko się nie dopasowuje, no to wcześniej czy później to zauważy. I zdarzało się na przykład jeszcze w pierwszej maszoperii, znaczy w drugiej, bo to te 8 osób, był taki chłopak, który nie bardzo się dopasowywał, nie było z nim problemów, że tam nie płacił czy coś, tylko no jakby nie dogadywał się z nami. To on najpierw nie pływał na jachcie, w ogóle na jachcie się nie pojawiał, jakby czuł, że my nie bardzo go akceptujemy, a później po prostu udział sprzedał. Co jest wyjściem z sytuacji, pewnie najlepszej z takiej sytuacji. Natomiast jak ja, wracając do Piotrze, do pytania, jak ja rozumiem, wyobraźmy sobie taką sytuację hipotetyczną, że mam sobie pomysł, żeby założyć maszoperię. Gdzieś mam fajną łódkę, albo mam takie marzenie, żeby sobie kupić łódkę, ale właśnie przekonują mnie te argumenty, że maszoperia może się sprawdzić lepiej niż taka czysta własność ekskluzywna. To w takim razie jak sobie dobrać tych wspólników? Ja bym powiedział, że kluczowe byłoby określenie oczekiwań takich osób. Czyli wyobraźmy sobie takie ogłoszenie, gdzieś zakładam maszoperię, kto jest chętnych, to ja bym dopisał, jak ja sobie wyobrażam tą maszoperię. To znaczy, pierwsza sprawa, czy to ma być działalność wyłącznie wakacyjna, rozrywkowa, czy jednak będzie to jakaś forma zarabiania na tym, czyli jakaś forma rejsów komercyjnych, nie tylko dla znajomych, to na pewno powoduje, że zupełnie inaczej myśli się o tym, jak ta łódka będzie wykorzystywana i jak ta umowa powinna wyglądać. Druga sprawa, też powiązana z tym, to znaczy, jaka to miałaby być łódka? Czy to mówimy bardziej o łódce takiej czarterowej, dość popularnej, mającej wiele, jak najwięcej kabin, żeby zmieścić z toaletami koniecznie do każdej kabiny. Tak? Czy jednak na przykład łódka armatorska, tak? Taka, którą się w czarterach raczej nie sprzeda, ale właśnie ma swoje zalety, bo jest dużo wygodniej, ale mniej osób na przykład na takiej łódce się zmieści. Następna sprawa, gdzie mielibyśmy pływać? Czy mielibyśmy się właśnie zahaczyć gdzieś o basen Morza Śródziemnego, a może sobie inaczej wyobrażam te wyprawy, gdzieś zupełnie w rejony na przykład północne. Bo to też, oczywiście da się przepłynąć z jednych rejonów na drugi, ale jednak to troszeczkę zawęża oczekiwania, wspólne oczekiwania wobec tego, jak to miałoby wyglądać. No, myślę, że takie pytania. Jeszcze jedno chyba. Nastawienie do serwisowania. To znaczy, czy sobie wyobrażamy, że naprawy, te, które się będzie dało, wykonujemy własnymi rękoma? Czy jednak mówimy, stać nas, nie chcemy się ubrudzić w antyfoolingu, oddajemy takie naprawy do serwisu profesjonalnego i po prostu płacimy za to. Bo to też może być po prostu troszeczkę inna wizja tego, jak miałaby wyglądać taka maszoperia. Myślę, że to są kluczowe aspekty doboru. Jedną rzecz chciałem jakby troszeczkę cofnąć. Jeszcze dwie rzeczy chciałem powiedzieć o tym, o zaletach maszoperii. Maszoperia to jednak jest swój jacht. I to, co Robert powiedział, czy serwisujemy tu, czy naprawiamy, czy nie naprawiamy, to jest o tyle istotne, że w czarterowym jachcie Memory Siara przyjeżdża serwis. A tutaj jednak, nawet jeżeli serwis, to trzeba ten serwis znaleźć, co powoduje, że jakby uczymy się nawet nie tyle naprawiania tego jachtu, chociaż też czasami musimy drobne rzeczy, albo duże, bo ja akurat staram się wszystko w jachcie naprawiać. A druga rzecz, że poznajemy w ten sposób mnóstwo ludzi. Wierzcie mi, poznajemy mnóstwo ludzi, bardzo ciekawych ludzi. To jest jeden element. I drugi element, personalizacja. Tu napisałeś, a zapomnieliśmy o tym powiedzieć. To jest bardzo istotna rzecz, bo ja na przykład lubię pić kawę w filiżance i na jachcie taką filiżaneczkę mam. To jest jeden element. Drugi element, na rejsy pływamy tanimi lotami,
Czyli przydałoby się parę ciuchów swoich na jachcie mieć, żeby ich nie wozić w samolocie, nie płacić pieniędzy, wbrew pozorom ostatnio coraz większych. No ja mam, no Robert jeszcze nie zostawił, ale ja zachęcam wszystkich. Ja z kolei pływam bardzo często ze swoim synem i jego... Ci tą siatkę i ten. No, a nie wziąłeś. W samochodzie jest. Jest w samochodzie, ale to... Będziecie się widzieć więcej w czasie. Powiedzmy widzom, o co chodzi. Chodzi o to, że Romek, rzeczywiście ja nie zostawiałem jeszcze swoich ubrań na... Chowi się to zdarzało. Natomiast zostawiałem kamizelki pneumatyczne dla moich dzieci, które w ogóle u nas na jachcie standardem są kamizelki pneumatyczne. Na jachcie czarterowym to nie jest standard ciągle, niestety. Przewożenie ich jest problematyczne w samolocie. No a tutaj po pierwsze mamy dla dorosłych, a ja też zostawiłem kamizelki dla dzieci, no bo to po prostu jest mniejszy rozmiar, zapewne widzowie będą zorientowani. Także to jest też taka zaleta, którą ciężko by było w czarterowym. Wcześniej porównywaliśmy, dlaczego masz operia i prywatne. Do czarteru pewnie jeszcze sobie wrócimy, bo tutaj właśnie jest jeszcze parę takich argumentów. No sami wybieramy radio właśnie, możemy sobie zmienić na takie, jak nam odpowiada i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo rzeczy. Mnóstwo rzeczy, które może mieć prywatny jacht. A czy coś jeszcze jest takiego, co w umowie zawieracie, takiego specyficznego? No bo tu już mówiliście o tym, jaki charakter pływania ma być, ile tam udziałów macie, jak te udziały wyglądają. Charakter pływania to bardziej taka wizja tego jak ta umowa. To oczywiście tą wizję trzeba później by było przekuć na konkretne zapisy w umowie. I tutaj pewnie nasza umowa nie jest tajemnicą, ale pewnie to nie jest tak, że da się z internetu ściągnąć umowę maszoperii. Bo to jest bardzo specyficzne, jak się właśnie umówimy. Poza tym trzeba się dogadać. Dokładnie. Bardziej chodzi o to, żeby sobie... przemyśleć, co może pójść nie tak. Wiadomo, umowy są pisane na złe czasy i ja myślę, że dobrze sobie nawet zrobić burzę mózgów i powiedzieć sobie o swoich obawach, co może pójść nie tak, nawet właśnie tak zsiąść przy kawce, spisać te obawy, a potem postarać się znaleźć na nie rozwiązanie. Myślę, że kluczowym aspektem w takiej umowie maszoperii jest kalendarz pływań. I to taki kalendarz pływań na kilka lat do przodu. Myślę, że będziemy mogli w filmiku wkleić z naszej umowy, jak taki kalendarz wygląda. W tym miejscu się pokazuje. To ja właśnie od razu skomentuję. Zobaczycie Państwo, że tutaj są numerki odpowiadające numerowi udziałów, bo kupując udział... Do 27 roku chyba tam mamy, no nie? Mamy na 6 lat do przodu, jak tam nasza operia była... Jeszcze 4 lata, jak mnie pamięć nie myli. No i jakby ja mam konkretny numerek udziału, więc spoglądając na kalendarz wiem, kiedy się nastawić, którego roku na pływanie. Co od razu powiem, nie oznacza, że tak musi zostać. Znaczy nie mogę się na przykład z Romkiem wymienić na taki termin. Natomiast jest punkt zaczepienia w takiej umowie maszoperii co do tego kalendarza. My mamy określone też, gdzie pływamy. To znaczy jest tam zapis o tym, że pływamy w basenie Morza Śródziemnego. My domyślnie zaczynaliśmy na Korfu w Grecji i ciągle takim portem, nazwijmy go macierzystym maszoperii, czyli tym portem operacyjnym maszoperii jest Korfu. Natomiast i tylko kolejna sprawa, władze maszoperii. To znaczy jest ustalona pewna struktura, trochę jak w jakimś stowarzyszeniu albo spółce. Są powołane władze, to znaczy skarbnik maszoperii, przewodniczący, którego nazwaliśmy, przypomnij mi proszę jak? Komandorem. Komandorem maszoperii. Bardzo ładnie. Jak w klubie. Tak. I jest też określone, jak podejmujemy decyzje, to znaczy ile udziałów, głosów przekładających się na głosy, ile głosów powiązanych z udziałami decyduje o czym. Zrobiliśmy to tak korporacyjnie, to znaczy określiliśmy sobie progi finansowe, od których konsekwencje po prostu wymagają coraz większej ilości udziałów, ale też określiliśmy sobie, ile udziałów jest potrzebne do tego, żeby zdecydować o tym, jak będzie wyglądał sezon, to znaczy gdzie pływamy, czy to będzie Korfu, czy jednak może na przykład Sycylia.
w danym roku. Sezon, ale też grubsze naprawy, zakupy, to wszystko jest określone, ile i ile udziałów, do jakiej kwoty tam decyduje o takim, bo do pewnej kwoty udziałowiec sam może kupić pewne rzeczy, tam chyba do 150 euro. Tak. A powyżej tego już musi mieć zgodę części maszoperii, a powyżej znowu jakieś kwoty jeszcze większej części maszoperii. No bardzo brzmi rozsądnie. Tak. Następna rzecz w naszej umowie to jest to, co powiedziałem, jakie są wyzwania, gdyby nie było takiej umowy o maszoperii i te dysponowanie udziałem. To znaczy my mamy zapisane prawo pierwokupu. Umówiliśmy się na prawo pierwokupu. To znaczy gdyby ktoś z nas postanowił sprzedać swój udział, no to powinien powiadomić wszystkich pozostałych członków i oni mogliby skorzystać z takiego prawa odkupienia takiego udziału. W takim wypadku. Tutaj chciałbym jeszcze, powiedzmy, nawiązać trochę do harmonogramu pływania. Ten harmonogram pływania, który wkleimy, to jest harmonogram pływania po Morzu Śródziemnym w przypadku, kiedy pływamy tylko po Morzu Śródziemnym. W zeszłym roku był jacht na Kanarach, w tym roku był jacht na Kanarach, no to on się poszerzył. To już nie będę wchodził w szczegóły, bo to tam jest też, że raz w roku się decyduje, kiedy, gdzie i jak będzie pływał i tak dalej. Ale chcę tylko powiedzieć jeszcze bardzo istotną rzecz, że z mojego doświadczenia wynika, że tak, na przykład na Morzu Śródziemnym harmonogram jest założony od początku maja do końca października. No teraz jest coraz cieplej. Ja już na przykład rejs organizuję od 26 kwietnia. Ale tylko dlatego, że tydzień wcześniej chcę jeszcze na jachcie pewne rzeczy porobić. Gdyby nie to, no bo wcześniej nie będę miał czasu, żeby przyjechać na jacht. Gdyby nie to, to pewno bym już tydzień wcześniej jakiś rejs zrobił, od 18 gdzieś powiedzmy. I w listopadzie też przecież jeszcze można pływać te dwa tygodnie powiedzmy po Grecji, jak się na przykład będzie pływało w okolicach Krety. To jest jeden element. Drugi element bardzo istotny to jest taki, że znowu, tu w Grecji to właściwie, czy na Morzu Śródziemnym nawet, przy takim pływaniu krótkim, to wszyscy chcą pływać, prawda? Natomiast na oceanie, na Kanarach, jak miałem tam udziały, to tam w zasadzie, kiedy się powiedziało, że się chce płynąć, to płynęło się. Dlatego, że wielu ludzi jakby obawiało się tego pływania i tak sobie przyjeżdżali, tydzień posiedzieli, tydzień gdzieś popłynęli, ale tak niedaleko, a tam się nie bardzo da niedaleko popłynąć i już mieli dość. Krótko mówiąc, tych terminów było dużo więcej. No i to też powinno być dla tych, którzy chcą naprawdę więcej pływać, znajdą czas, można się dogadać. Mhm. Wracając jeszcze do umowy maszoperii, co w niej się znajduje, znajdują się też określenie sytuacji, w ogóle określenie sytuacji, gdy rozliczeń, to jest, skarbnik jest osobą odpowiedzialną za rozliczenia i pilnuje tego, żebyśmy byli na zero, a żeby kasa jachtowa możemy ją utożsamiać z funduszem remontowym we wspólnocie mieszkaniowej na przykład, tak? To znaczy staramy się, żeby w kasie był jakiś bufor budżetowy na nieprzewidziane wydatki. No i w umowie maszoperii też mamy zapisy o bezpieczeństwie, to znaczy pamiętam, że jest zapis o tym, że nie wypływamy z portu powyżej 6 bofortów, taki myślę, że dość powszechny zapis z umów czarterowych. Ale on wynika z ubezpieczenia, że część firm ubezpieczeniowych sobie życzy i jest zapis w tekście ubezpieczenia, że... Mówimy sobie też, co się dzieje, jeśli łódka nie nadaje się do pływania. To znaczy mamy taką zasadę, że jeśli by podczas mojego rejsu coś się łódce stało, coś się popsuło, co uniemożliwia dalszy rejs, no to ja powinienem się tym zająć organizacją tej naprawy do momentu uzdatnienia tej łódki, tak? Czyli no może to być... pewnie komplikujące życie zawodowe, w znaczeniu, że no zaczynam urlop, niestety przydarzyła mi się awaria, potem Romek powiedzmy, że przyjeżdża, będę musiał mu oddać jacht,
Zapewne, ponieważ jesteśmy kolegami, razem będziemy z tym współpracowali, ale jest taki zapis o tym... Mówimy się, że ja... Dobra, Robert, jedź, masz robotę. Tak, ale czytając literalnie umowy, to ja powinienem zostać, tak, nie tak. powinienem zostawiać się z tym problemem. Tak. Powinienem zostać nauce do czasu rozwiązania tego problemu. Co oczywiście nie znaczy, że ja zapłacę za taką naprawę, będziemy wspólnie za nią płacić, natomiast płacenie, a organizacja, no to są dwie różne rzeczy. Mhm. No bo mieliście taką sytuację z silnikiem, która chyba tak. troszeczkę jednak przekroczyła kasę założoną no, na tak, serwisy, tak. bo to nie są tanie rzeczy, nie? No i tutaj też nie było problemu. Wszyscy się zrzuciliśmy i kupiliśmy w ciągu jednego dnia silnik. Tak, ta akcja też była, pamiętam, zdjęcia z wymiany silnika. To oczywiście znów mniejszym problemem było finansowanie tego, większym problemem było zorganizowanie. To zorganizowanie, tak. Mam trochę, bo pozwoliłem sobie, co prawda już dawno, bo tak się nam rozjeżdżało to spotkanie, rzucić pytania, czy może widzowie by mieli jakieś pytanie, troszeczkę mam ponotowanych, na przykład od ilu osób masz Operia ma sens? Czy od ilu, czy do ilu? Od ilu. Od ilu. Ale możemy rozszerzyć do ilu. No masz znaczy, nie, doświadczenia, ja nie mam żadnego. Masz Operia, no, zaczyna się, no dwie osoby, to powiedzmy, że się dogadają i bez umowy, ale już trzy. Wydaje mi się, że wtedy już trzeba by mieć jakąś umowę. Chociaż powiem tak, nawet przy dwóch to jest dobrze się umówić na pewne rzeczy. Czy my to zapiszemy, czy nie, to jest zupełnie inna kwestia, no ale nawet przy dwóch. Ja się zgadzam z Romkiem i nawet masz Operia Little Lucy, w której jesteśmy obecnie, no to przypominam, że ja wstępowałem właśnie jak było dwóch członków. Dwóch i już mieliśmy umowę. Już mieliście umowę, ale ważne było i tutaj szapoba, bo ważne było to, że wy byliście przygotowani na to, żeby przyjąć kolejnych członków. Tak, tak. I mogliście zmniejszyć swoje po prostu zaangażowanie w tą łódkę. Jeden z ówczesnych współwłaścicieli po prostu zawodowo wcześniej miał więcej czasu na pływanie. Potem mu się zawodowo tak. pozmieniało i mógł zmniejszyć swoje zaangażowanie. W Szwecji pracuje jako informatyk i najpierw mógł pływać więcej, a później mu powiedzieli, że nie, bo tam jakoś stanowisko mu zmienili, tak. tylko miesiąc w roku mógł pracować. I tu pojawia się kolejna zaleta masz Operii, takie, gdzie te udziały są dość drobne. To znaczy to właśnie, że ja mogę sobie tak jak suwaczkiem zwiększać albo zmniejszać zaangażowanie. Oczywiście nie jest to z dnia na dzień taka sprzedaż udziału, ale jednak łatwiej sprzedać udział w Masz Operii niż całą łódkę. Tak, tutaj jeszcze podkreślę taką rzecz, że w tych Masz Operiach, w których miałem tam udziały typu na Kanarach czy coś, to ja sprzedawałem te udziały zawsze troszkę drożej. Dlatego, że po prostu... Wiecie, przy jachcie się cały czas pracuje i okazywało się, że ten jacht miał, a to doszło, tak jak tu zresztą w Little Lucy to żeśmy tyle kasy włożyli, że rany boskie. Właściwie to kadłub chyba został. No ja jestem, jeśli na ten wątek schodzimy, ja rzeczywiście... Po 10% to, że sprzedawałem udział. Ja pełnię o tym nie powiedzieliśmy, ja pełnię rolę skarbnika od właściwie od początku, kiedy jestem, więc zrobiłem sobie, ja tak czasami lubię sobie poszperać w liczbach, zrobiłem taki arkusz, który automatycznie wylicza i według ostatnich wyliczeń 76% wydatków zeszłego roku to była modernizacja. Czyli mamy trzy kategorie. Modernizacja, eksploatacja bieżąca, czyli takie utrzymanie tego, co jest, i opłaty typu ubezpieczenia. No to 76% zeszłego roku to była modernizacja, tylko 1/4 to była cała reszta. Więc tak, no dużo wkładamy w tą łódkę. I to, Romek, co mówisz, że drożej sprzedałeś, to pewnie wynika z tego, że, tak, no, że po prostu łódka tak, jest coraz bardziej warta, bo ją modernizowałeś. Ale też wydaje mi się, że też wynika z tego, że po prostu Masz Operia jako forma organizacji tej łódki, ona też jest wartością samą w sobie. Bo to jednak właśnie ta umowa sama się nie napisze. Znaczy nie, ja już mówię o tym, że ja sprzedawałem jakby, ja kupowałem z Masz Operii udziały
i później sprzedawałem te udziały w Maszoperii. I to były pieniądze rzędu 10-15% drożej już sprzedawałem te udziały. Jasne. Ja może porównanie takie, bym powiedział, finansowe w znaczeniu firma, dobrze prosperująca firma jest warta więcej niż tak. maszyny w tej firmie, tak? To po prostu tak... Brzmi rozsądnie, nie? Jasne. A ta górna granica, no to bo macie 12 udziałów. 12 i wydaje mi się, że to wystarczy. Chociaż mój kolega twierdzi, że tam kiedyś spotkał jakąś niemiecką maszoperię, ale zupełnie inaczej zorganizowaną, bo tutaj my nadal jesteśmy taką maszoperią, w której na przykład, tak jak Robert mówił, nie wynajmujemy serwisów, tylko sami ten jacht naprawiamy. To już musi być naprawdę duża awaria, żebyśmy się posiłkowali serwisem, ale generalnie sami. No a oni mieli to tak zorganizowane jak firmę. Tam było 20 paru udziałowców. Po 2 tygodnie mieli. Nowy jacht sobie kupili, wynajęli księgową, wynajęli firmę serwisową i oni mieli obowiązek tylko raz w roku na Kanarach, bo oni pływali tutaj po śródziemi po Kanarach, raz w roku na Kanarach wystawić ten jacht na long. Firma im brała na miesiąc i ta firma za to im dawała gwarancję na cały rok. A księgową też wynajęli osobno, jakby nie tak jak tutaj, że skarbim go osobno. I ta księgowa informowała ich o tym, kto tam zapłacił pieniądze, bo to oni jeszcze mieli kredyt wzięty na to. Więc kto zapłacił kredyt, kto nie. Oni mieli określoną kwotę miesięczną do zapłacenia, tak zresztą my. To już brzmi tak, jakby w formie spółki cywilnej. Cywilnej czy innej spółki. Z tym, że to ja nie rozmawiałem, to ten kolega rozmawiał, opowiadał mi. Ale ja myślę, że te 12 osób. No więc wracając właśnie do pytania, od ilu do ilu osób, ja tak jak powiedziałem, zgadzam się, Romek, że już od 2 osób to ma sens. Pewnie przy 3 to już zaczynają wychodzić te rzeczy, które trzeba uwzględnić w umowie. Ale 2 osoby dlatego właśnie, że można sobie potem to odsprzedawać część udziałów. Natomiast maksymalnie, ja myślę, że te 12. 12 z tego powodu, co powiedzieliśmy na początku. To znaczy kalendarz, typowy kalendarz sezonowy wygląda tak, że to są 12 razy 2 tygodnie. No chyba, żeby wymyślić sobie tygodniowe sloty, ale nawet przy 12 osobach wydaje mi się, mamy 4 i to już jest, w znaczeniu to jest optymalne, pewnie do 6 dałoby się sensownie dociągnąć. Przy 12, no to już byłoby... Nie, ja uważam, że 12, no. Rady. Bo tutaj w maszoperii też jest, musi być ten komandor. I jak to jest sensowny komandor, to spokojnie 12 osób daje radę. Zwłaszcza, że tutaj jest jeszcze taka istotna rzecz, o której nie powiedzieliśmy. My w naszej maszoperii tego nie robiliśmy jeszcze, bo to jest jakby rok. Musimy to zrobić. Musimy zacząć to robić. W poprzedniej maszoperii na Kanarach raz w roku spotykaliśmy się na takim spotkaniu towarzyskim, ale też na nim omawialiśmy jakby sprawy związane z jachtem, ale poznawaliśmy się też prywatnie i ja z tymi ludźmi wszystkimi, no prawie, prócz tego, o którym mówiłem, że tak nie bardzo. Znaczy, to był niezły chłopak, tylko kurde... On nie bardzo wiedział, co sam chce. Bo naprawdę nigdy nie zalegał z kasą, jachtu nigdy nie zepsuł, jak tam jeszcze przyjeżdżał na niego, nie wiem, o co jemu chodziło. No czasami tak jest, że tam to nie zagra. Jak już jesteśmy przy tym, to mam kolejne pytanie właśnie o drogi wyjścia z maszoperii. Jakby coś poszło nie tak, jak wyjść z tych swoich udziałów? No najprościej sprzedać. Informując najpierw oczywiście maszoperię, ludzi z maszoperii. I rozumiem, że jeżeli nikt na przykład z was by się nie chciał odkupić tego udziału, może być sprzedany na zewnątrz. Tak. Może być sprzedany na zewnątrz, aczkolwiek jak ja wstępowałem do maszoperii, wydaje mi się taka dosyć dobra, dżentelmeńska zasada, żeby jednak przed zakupem takiego udziału pokazać człowieka. Pokazać się, przywitać i porozmawiać właśnie o tym, jak ale sobie wyobrażamy też, taką... Ale to też, wiesz, ten, kto kupuje udziały, powinien o to zadbać. Dlatego ja pamiętasz, przyjechałem wtedy na Korfu na jeden wieczór, żeby porozmawiać z wami. No.
Co zresztą nie było jakieś bardzo skomplikowane, bo loty tam są bardzo tanie i powszechnie dostępne. Natomiast no, tak sobie pewnie to wyobrażam, że gdyby ktoś kupował, to powinien zadbać o to, żeby dać się poznać. No bo potem można dać się poznać i poznać innych. Tak. Natomiast ja tutaj powiem anegdotę. Pierwszy swój udział kupowałem od człowieka, z którym miałem ciągle trudny kontakt. To był koniec sierpnia, początek września. No i on mówi, bo on jest rolnikiem. No i ja do tego kumpla, który mnie jakby zachęcił, żeby kupić ten udział, mówię, kurde, bo my się dłużej znaliśmy. Mówię, kurde, Kuba, co to za rolnik jest? Mówi, a chłopie, on ma 3000 hektarów ziemi. Duży rolnik. Bardzo duży. No ale gość ma teraz jak 25-metrowy, pływa raczej po północy gdzieś tam, kurde, w zimne wody. Ja mu właśnie nie odpowiadało, że tu za ciepło. Także no sprzedać, wyjść, sprzedać udział. Tak, sprzedać. A czy na przykład, nie wiem, w waszej maszopeli, czy udziałowcem mogłaby być firma? Wydaje mi się, że nie. Znaczy formalnie pewnie mogłaby. Ja tylko widzę taki organizacyjny problem w znaczeniu, kto z tej firmy miałby być osobą do kontaktu. Bo u nas jest tak, że, no, że jak coś, to chwytam telefon i piszemy do siebie, dyskutujemy, podejmujemy decyzje. Czasami te decyzje trzeba podjąć natychmiast. Właśnie z powodu takiego, że jest, nie wiem, awaria i trzeba sobie szybko zagłosować, czy idziemy w stronę A czy B. No i w takiej firmie, gdyby to była firma, no to powinien być przynajmniej wyznaczona taka osoba, fizyczna osoba do kontaktu, która umocowana jest i podejmuje te decyzje, no tak samo jak my. To jest firma jednoosobowa. No, ale po prostu osoba, która jest wyznaczona do takiego kontaktu, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, że w umowie mamy zapis o tym, że na każdym rejsie powinna być co najmniej jedna osoba, która jest maszoperi. Czyli w domyśle na moim rejsie mam być ja, podczas mojego terminu mam być ja sam. Mógłbym to Romkowi oddać, to też jest osoba z maszoperii, tak? Po to, żeby nie było sytuacji, że nie wiem, oddam albo sprzedam koledze. U nas umówiliśmy na to, że nie czarterujemy łódki. No i właśnie to w ten sposób tego wymagamy, to znaczy, żebym ja był na łódce, tak? No i w takim przypadku firmy, no to też... Kto miałby być tą firmą? W znaczeniu firma nie prowadzi łódki, więc kto miałby być taką osobą? Tutaj miałem takie pytanie, tutaj podejrzewam, że temat się rozwiązał na początku, jak mówiłeś o tym, że ustalacie, gdybyście mieli od zera zaczynać, czy ta łódka ma być tylko towarzyska, czy ma pracować, no to tu już temat rozwiązuje się sam, no bo do łódki towarzyskiej trudno, po co ta firma, tak? No może z powodów finansowych, ktoś może chciałby, nie wiem, w koszty sobie wrzucić taki udział. Pewnie to jest możliwe, natomiast gdyby, to zalecałbym zastanowienie się właśnie nad tą, kto jest tą osobą wyznaczoną przez firmę. Nie no, a układ, że faktycznie jest osoba z maszoperii na każdym rejsie jest świetny. Mnie się na przykład bardzo podobał, bo... Byłem z Robertem, nie musiałem być kapitanem. Naprawdę bardzo fajnie jest nie być kapitanem. Tam nie ma zapisu o tym, że to ma być kapitan, ale... No, muszę ci powiedzieć, że ja bardzo lubię sobie brać ludzi, którzy są kapitanami i oni mi prowadzą jak ja jestem. A ty masz takie podejście jak ja, że fajnie jest nie być kapitanem. Ja całe życie jakimś szefem byłem i teraz bardzo chętnie oddaję pałeczkę. A powiedzcie tak praktycznie, no bo... Troszeczkę to jednak przypomina jakieś, chociaż trochę, to czarter, no bo trzeba przejąć tą łódkę, Robert pływałeś, potem wchodzi Romek, po tobie Romek ktoś wchodzi, jak tutaj z tym przejmowaniem, zdawaniem jachtu, z rozliczaniem wydatków, tych drobnych, niedrobnych, o tym trochę opowiedzcie. Jasne. Romku? Znaczy tak, proszę. To może zacznijmy od tego zdawania i przejmowania jachtu. Pierwsza sprawa, no to trzeba się umówić na to, gdzie jacht jest przejmowany i zdawany. Pamiętajmy, że tutaj ta łódka cały czas pracuje, co chwila jest w innym miejscu. Mieliśmy takie sytuacje już w naszej maszoperii, że się gdzieś nie dogadaliśmy. Nie ze złej woli, tylko gdzieś ktoś pomylił i się okazywało, że załoga, która zdaje jacht, wyląduje w mieście A,
a załoga, która miałaby przyjmować, ma bilety kupione na drugi koniec kraju. Więc takie sytuacje mogą się zdarzać. Na pewno tutaj pomaga po prostu dobra organizacja, taka elektroniczna. My mamy zorganizowane to w formie Google Spreadsheet, to znaczy arkusza, do którego każdy ma dostęp i który jest po prostu cały czas aktualny. Wyjaśnij, kolega, który się pomylił, kupił mu drugie bilety. A to już rozwiązanie tej sytuacji. Tak. No bo co? Kosztują niestety. Natomiast niemniej jednak, no właśnie, zdarzały się te pomyłki. My sobie też nawet takie rzeczy też dopracowujemy, bo to po prostu dużo jest tych spraw do zorganizowania. No i teraz przejmowanie, zdawanie. Pierwsza sprawa, miejsce, gdzie przejmujemy, zdajemy. Druga sprawa, w jakim stanie oddajemy budkę. I tutaj dobrze sprawdzają się takie standardy czarterowe, to znaczy checklista. Umawiamy się na pewne standardy zostawienia tej łódki. Oczywiście posprzątana, tylko tutaj też, co to znaczy posprzątana. Gdzieś tam się coraz bardziej dogadujemy na to, jak sobie wyobrażamy wspólnie, co to znaczy, że łódka jest posprzątana. Na przykład, tu kolejna zaleta takiej łódki, zostawiamy sobie jedzenie. Naturalna sprawa, że jedzenie zostaje po rejsie. W czarterze one zwykle to jedzenie ląduje w śmietniku. Tutaj możemy sobie przekazać. Tylko że to też bywa problematyczne, no bo jeśli jest poutykane po wszelkich bakistach, no to potem się okazuje na koniec rejsu, że mamy jakieś zgniłe pomidory po tygodniu. Nie, no tutaj jest zasada, że trzeba na stół. Więc mamy taką zasadę, że na stół wszystko wyciągamy, tak? Podczas przejmowania właśnie, żeby gdzieś nie było poutykane. No mamy po prostu całą checklistę. Są tam rzeczy typu, jak ma wyglądać gaz, to znaczy, że ma być butla gazowa zawsze pełna na wymianę w zapasie, że ma być zatankowany zbiornik do pełna. I tutaj też. I woda też musi być do pełna. Zbiornik paliwa do pełna, woda do pełna. Tutaj oczywiście życie to weryfikuje, bo nie zawsze w każdym porcie jest paliwo. I oczywiście nie wymagamy od siebie, żeby stawać na głowie. Umawiamy się na kwotą, które oddamy. No. No po prostu, tak? Sobie wtedy się rozliczamy bilateralnie za to niedotankowane, niezatankowane paliwo. No ale jakiś tam standard jest znaczenie. Pranie. No więc właśnie, pranie. Pranie, no tutaj nie mamy w czarterze, no to zostawiamy pranie, potem panie sprzątające to wymieniają. Tu tak dobrze nie ma. Ale dopracowaliśmy się takiego schematu, gdzie są, tak naprawdę mamy trzy komplety pościeli, ale wyobraźcie sobie dla uproszczenia, że są dwa komplety pościeli. Załoga, która zdaje jacht, zostawia brudną tą pościel, którą używała, ale wcześniej wyprała tą pościel, ten drugi komplet, tak? Czyli jeśli ja przejmę od ciebie, Romek, łódkę, to mam jeden komplet pościeli, bo on został wcześniej, ty go wyprałeś, a ten, który Romek używał, ja wypiorę, żeby było dla następnych. Znowu, Grecja, tak? Nie, tak. Wszędzie można tą pościel wyprać. I mamy taki właśnie w checkliście jest, że można jeden komplet pościeli zostawić do wyprania. Tak, bo podczas dwutygodniowego rejsu, no to mi się zdarzy sytuacja, że będę blisko pralni i na spokojnie sobie to wypiorę, żeby kolejnej osobie już zostawić czystą pościel. No i przy przejmowaniu, zdawaniu chyba tyle. No, oczywiście mamy coś takiego jak baza wiedzy. To znaczy ogólnie mówimy sobie o tym, co się zdarzyło na łódce. Zawsze jest lista tego, co trzeba naprawić. I też sobie jakoś priorytetyzujemy te naprawy. Po prostu jest lista zadań do wykonania i sobie dyskutujemy wspólnie, co trzeba wykonać najpierw, a co można zostawić na trochę później. Dzielimy się też taką wiedzą praktyczną. Tak, ja pamiętam, że mamy sobie wpisane w dokumencie na przykład fajne restauracje w danym porcie. Też sobie się tym dzielimy. Albo mówimy sobie o tym, w którym porcie warto stanąć, a w którym nie warto stanąć. Tak? To jest dość istotne znowu w Grecji. No, to myślę, że wszędzie jest istotne. No, ale Grecja, tak, restauracje tak, natomiast porty w Grecji, bo już mówię, w czym jest problem. Porty w Grecji są takie, że w niektórych nie ma nic. To po pierwsze. Po drugie,
istotne jest, że no ja tam trochę dłużej w tej Grecji pływałem, to mówię chłopakom, przy tych wiatrach nie staniecie tutaj, przy tych wiatrach nie staniecie tutaj, bo wam po prostu rozchrzani jacht. To jest jeden element, drugi element, koszty. No, są porty, które są cholernie drogie, a nic nie oferują, a są porty, które są za darmo i oferują wszystko. Włącznie z pralką i prysznicem. Więc to też warto wiedzieć. Nie wszyscy to wiedzą, bo mniej pływają po Grecji. Tak, natomiast jeśli chodzi o rozliczenia, to znów Google Spreadsheet u nas działa, to znaczy taka tabelka, do której każdy ma w każdym momencie dostęp i w każdym momencie ona jest aktualna. Zorganizowaliśmy to w ten sposób, że tam po prostu są, w każdym wierszu są kolejne wydatki. Kto dokonał tego wydatku, czy to było... A przepraszam, tak? Przepraszam, jeszcze bardzo istotną rzecz powiem, dotyczącą tych portów i opłat za porty. Nasz jacht jest, znaczy swój jacht, taki masz operyjny, czy no tutaj masz operyjny, ma jeszcze tą zaletę, że w wielu Grzecy teraz zrobili coś takiego, że kupujesz kartę na prąd i wodę i tą kartą sobie uruchamiasz prąd i wodę, i na przykład płacisz 10 euro, okazało się, że wykorzystałeś 3 euro. Zostawiam Robertowi czy tam komuś, on sobie może, mówię, słuchaj, to jest z tego portu, a czasami to jest na dwa porty. Jak będziesz tam pływał, to masz kartę. Tak, tak, tak. Mamy cały plik takich cały kart. Cały plik, szczęśliwy, ważne. rozliczenia, wracając do rozliczeń, no po prostu jest to arkusz kalkulacyjny, który na bieżąco podaje, kto ile wydał, tak, tak. I rozlicza, po prostu na koniec tych rozliczeń pokazuje saldo, czy jestem na minus, czy na plus, czy powinienem innym oddać, czy wpłacić do kasy, czy też wydałem więcej niż moich udziałów. No właśnie, a tutaj, żeby nie mówić, że tam, żeby inaczej, żeby pecha nie przynosić, żeby nie mówić o żadnym z waszych tam udziałowców, powiedzmy hipotetycznie, że ja jestem waszym udziałowcem, no i nie chcę za coś płacić, za jakiś remont, czy naprawę, czy cokolwiek, co jest umówione. Jak taką sprawę rozwiązujecie? Czy macie na to jakiś pomysł? No, rozumiem, że u was nie wystąpiło, no ale czysto hipotetycznie. Pierwsza sprawa, no to ten fundusz remontowy, o którym powiedziałem. To znaczy staramy się, żeby nawet gdy jeśli nic się nie dzieje na łódce, nie ma żadnych wydatków, żeby co miesiąc wpłacać określoną kwotę, tak żeby nam rosło na kupce. No i ta kupka jest w posiadaniu skarbnika. Nie jest, pamiętajmy, to nie mówimy tutaj o spółce prawa handlowego, znaczy w ogóle nie mówimy o spółce jako formie prawnej, więc w praktyce jest to po prostu w posiadaniu skarbnika. Ja na przykład założyłem konto w euro w banku i tam wpłacamy, na tym koncie mamy budżet, więc wracając do tej sytuacji, zwykle pewnie nie nastąpiłaby ta sytuacja, bo będziemy się starać, żebyś wpłacał te pieniądze i będziemy płacić z tego budżetu, który się uzbierał. Natomiast gdyby to był duży wydatek, na przykład taki silnik, gdzie mamy więcej, gdzie wydatek jest większy niż ta uzbierana kasa, no to pewnie wszystkim nam będzie zależało na tym, żeby jak najszybciej to zrobić, w znaczeniu założymy za ciebie, a potem będziemy dochodzić no, tych Musimy tej powiedzieć, płatności. Robert, że no to mamy wpisane w maszoperii, że dopóki ktoś nie ureguluje, my się wcześniej informujemy go, że ma uregulować jakąś płatność do tego i do tego czasu. Jak nie ureguluje, nie ma jachtu. To znaczy, no tak, w sensie nie może pływać. No najprostsze rozwiązanie. Tak, tak. I to jest tyle. Nic więcej nie można mu zrobić. Od razu mówię, że my mamy świadomość tego, że w takich sytuacjach no nie ma sensu się ciągać po sądach. To trzeba między sobą załatwić. No, i do tej pory, jak ja jestem w czwartej maszoperii, nigdy nie było takiej sytuacji, żeby trzeba było się... Nawet przyznaję, że w jednym przypadku goś po prostu sprzedał swoje udziały, nie? Natomiast pewnie, Romku... Z tym, że uregulował wszystko. Jasne, natomiast no, w ostateczności to tak sobie to wyobrażam, jako po prostu no, windykacja, w znaczeniu, tak, tak. Że po prostu dochodzilibyśmy to na drodze prawnej. Takich. Ale rozumiem, że normalna windykacja, nie tam korba od kabestanu, tam po nerkach. Nie mówimy też tutaj o takich... Nie, co tą korbą kabestanu gościowi zrobić.
trzeba coś większego, no. Znaczy, ale to... Kotwice! Tak. Zobaczcie, panowie, że tu właśnie kolejna zaleta maszoperii, że jeśli jest tych członków kilku, to te kilka osób, te powiedzmy trzy osoby versus jedna, która nie chce płacić, te trzy osoby są w stanie zapłacić za tą jedną osobę, założyć tak, to, tak? I chwilę poczekać na to, aż ta osoba się ogarnie i zrozumie, że to jednak nie warto tą drogą iść, tak? Więc gdyby to była jedna czy dwie osoby, no to można mieć przecież problemy finansowe i unieruchomić łódkę. Tak, i to zdarza się, że są ludzie, którzy mówią, słuchajcie, ureguluję. I wiecie, na początku to jest problem z takim człowiekiem, no nie? No bo nie wiadomo, wpłaci, nie wpłaci. Mieliśmy też taką sytuację, też na Kanarach, co prawda, że gość, kurde, raz w roku płacił. I on nam wcześniej to powiedział. Tylko wiecie, niby ktoś mówi, niby się go słucha, a się nie odsłuchało. I on później mówi, no ale przecież mówiłem wam, że ja będę płacił w marcu. No a my się rozliczaliśmy na koniec roku. Ale co roku, później w marcu całe pieniądze spłacał. Natomiast ja tutaj jeszcze wrócę do umowy maszoperii. Od strony prawnej, bez takiej umowy maszoperii, to byłoby niezwykle trudne dochodzić takich należności, no bo można by postawić zarzut, że to było jakiś wydatek, na przykład taki silnik, był przekroczeniem zwykłego zarządu. A ja się nie zgodziłem jako jeden członek, mam prawo weta. No i to rzeczywiście prawnie spór jest wtedy skomplikowany. Tak. Umowa maszoperii reguluje takie sytuacje. Mówi, że na przykład, że nie wiem, 7-12 udziałów może zdecydować o takim remoncie silnika, takim poważnym wydatku. Podpisałeś umowę maszoperii, są te władze maszoperii, było głosowanie, no to sytuacja jest czysta. Najprostszą sytuacją jest taka, że jak się sprzedaje następne udziały maszoperii, to od razu już z umową. Żeby nie było później problemów, że no, udziały kupił, ale umowy maszoperii nie podpisał. Od strony formalnej to będzie cesja takiej umowy. I to też jest zapisane w samej umowie, że sprzedaż udziału wymaga cesji tej umowy. A jak wy, słuchajcie, dzielicie ten czas, tak? No bo są lepsze tygodnie, mniejsze, gorsze jakościowo tygodnie na tym śródziemnym, no żeby nie było tych konfliktów, tak? No wiecie, jak wyglądają ceny czarterów, kiedy są najwyższe. Wtedy wszyscy albo mogą jechać, bo dzieci mają wakacje, albo chcą jechać, no bo jest akurat bardzo ciepło. Jak wy się dogadujecie z tym? My mamy, i tu chyba jeszcze raz możemy wyświetlić kalendarz, pyk. To teraz właśnie spójrzmy tutaj na atrakcyjność tych terminów i teraz zobaczmy sobie, że te atrakcyjne terminy, czyli upraszczając lipiec i sierpień, no to one są porówno rozdane pomiędzy udziały. Czyli innymi słowy, dlatego właśnie na 6 lat planujemy do przodu, żeby atrakcyjne terminy pomiędzy udziałami były rozsmarowane porówno. Ja miałem nawet kiedyś, ja jestem z wykształcenia informatykiem, miałem nawet kiedyś taki pomysł, żeby przypisać punkty atrakcyjności do każdego terminu i żeby zrobić taki algorytm, że te punkty atrakcyjności są porówno zupełnie rozsmarowane między udziałami. To tak nie powstało, ten kalendarz tak nie powstał, to członkowie założyciele naszej maszoperii, którym ja nie byłem, tak wymyślili ten kalendarz i on jest, wydaje się, dość sprawiedliwie rozdzielony. Niemniej jednak, kupując udział, wiesz, który numer udziału kupujesz, więc wiesz, na co się piszesz. No tu a propos atrakcyjności, to muszę powiedzieć, że z tą atrakcyjnością to też trzeba by było brać poprawkę na to, że co znaczy atrakcyjny termin, prawda? Dla kogoś, kto ma dzieci w wieku szkolnym, no ewidentnie wakacje. Ale wakacje są najgorszym terminem dla mnie. Oj, to tutaj. W sensie takim, w tym roku, przepraszam, w lipcu 45 stopni. No, na Little Lucy nie dorobiliśmy się jeszcze klimatyzacji. A nie mamy klimatyzacji. No tutaj też się z tobą zgodzę, to chociażby w mojej ulubionej Chorwacji, to się śmieję, że w sierpniu są w knajpach dwa razy wyższe ceny, ale za to kelnerzy dają nam dwa razy mniejsze porcje. No. Tak, coś w tym jest. Nie. Sierpień na śródziemnym to chyba nie jest dla mnie, ale to i to już nie chodzi o temperatury. A w ogóle, no bo tak, macie kalendarz zaplanowany na długo naprzód, 6 lat.
Ty byś tu jeszcze jakieś algorytmy wprowadził. Ja też jestem z wykształcenia informatykiem, więc tutaj mogę sobie mamy kwalifikacje, żeby sobie szpilę wciskać. Czy jest jakaś szansa na spontaniczność w takiej maszuperii? Czy macie wszystko po prostu poplanowane, gdzie pływacie i tak dalej? Ale w sensie jakim spontanicznie? No nie wiem, no na przykład jeżeli ja mam w planach w przyszłym roku sobie gdzieś pojechać na łódkę, no to porównując na przykład do czarteru, no to wiadomo, zaczynam od tego, ile mam kasy, tak? No bo no to no, trzeba mieć kasę, żeby sobie pojechać na wakacje, nie ma się co oszukiwać, ale sobie zaczynam szukać i patrzę sobie, a pojadę sobie do Włoch. A wy macie poplanowane długo naprzód. Mamy poplanowane terminy. Aha. Tras nie mamy poplanowanych w ogóle. Tam zobaczycie, że nie mamy w ogóle tras. To są tylko terminy. One i później planujemy właśnie, mamy znowu w maszoperii zapisane, że ile tam, chyba 7 czy udziałów? 7 udziałów. Tak, 7 udziałów decyduje o akwenie, no, po którym pływasz. Ja może takie dwie anegdotki z naszej maszoperii opowiem. Pierwsza jest taka, że właśnie jak wstępowałem i przyjechałem pierwszy raz na Korfu, to była mowa o kalendarzu. Ja wcześniej widziałem tę umowę, bo był kalendarz pływania Korfu. Dokładnie wybierałem, który udział mam kupić, bo sobie planowałem, kiedy mój dzieciak pójdzie do szkoły, bo 6 lat do przodu trzeba planować i tak dalej. No i a propos spontaniczności, no to pamiętam, że sobie rozmawialiśmy w ogóle o maszoperii i nagle pyk, pierwszego wieczora pojawił się pomysł rejsu na Kanary. Na początku ja w ogóle trochę nie wierzyłem, że to do tego dojdzie, a tu się okazało, że w zeszłym sezonie sam pływałeś po Kanarach, tak? Więc to myślę, że to jest dobry pokaz dość dużej spontaniczności. Natomiast wiem pewnie też, o co pytasz, w znaczeniu, że ojej, tego roku na 6 lat do przodu to ciężko sobie w ogóle życie zaplanować, a tego roku bym chciał popłynąć sobie gdzieś indziej, w znaczeniu, nie wiem, na Tajlandii albo na Karaiby. No, pewnie tą łódkę ciężko będzie przestawić do Tajlandii, rzeczywiście to jakoś tam ograniczy, aczkolwiek po pierwsze, nie trzeba korzystać z tego terminu swojego. Można się zamienić, mógłbym się bilateralnie, bez całej maszoperii pytania, mógłbym się z Romkiem zamienić na terminy, bo sobie plany zmieniam, a mógłbym w ogóle nie pojechać na tą łódkę i po prostu... mogłaby zostać w porcie, a ja sobie właśnie... No, w porcie, można się znowu dogadać. Też można się dogadać. W tym czasie popłynął. A druga historia z naszej maszoperii, już wspomnieliśmy o tym, o tej pomyłce w dogadywaniu się i zmianie terminów. Ja miałem płynąć, w te wakacje miałem płynąć z Korfu na Zakynthos, a okazało się, a tydzień przed rejsem okazało się, że jednak będę płynął z Aten na Zakynthos kanałem korynckim. Więc taka dosyć... No ale spodobał ci się, byłeś zachwycony. Słuchajcie, kanał korynski, no myślę, że nie za często się zdarza w żeglarskim życiu, żeby go przepłynąć. Było bardzo ciekawie. No, a ja na Zakynthos wziąłem jacht już tak jak... Nie, tu nie było spontanu. No musiałem wziąć jacht na Zakynthos. Niestety, Robert, kurde, też byś się pomylił czasami. Informatycy się nie mylą. Nawet jak się mylą informatycy, to potem za naprawę ich pomyłek i tak ty płacisz. No ja wiem. Dobra, ale... Nie no, ale... Nie no, słuchajcie, czyli... Trudno to nawet porównać maszoperię do czarteru. To jest zupełnie coś innego. Zupełnie. Tak jak wspominaliśmy tu jeszcze przed spotkaniem, Romek mówiłeś, że to jest fajny sposób, żeby zostać właścicielem jachtu, jak cię jeszcze na całego nie stać. No, to właśnie to przede wszystkim. Po pierwsze nie stać, a po drugie, jak nie masz tyle czasu, żeby poświęcić temu jachtowi, bo jednej jachtowi, nawet jeżeli... powiedzmy, stać cię na ten jacht, to trzeba poświęcić dużo czasu. To nie ma tak, że serwis sam ci przyjdzie jacht naprawić. No, trzeba go zorganizować, tą naprawę. Trzeba go wystawić na ląd i tak dalej, i tak dalej. To jest jeden element. Drugi element bardzo ważny, na który no tutaj może już mówiłem, ale nie zwróciłem na to uwagi tak mocno,
To jest to, co ja powtarzam wszystkim, że no bo wielu ludzi uważa się za kapitanów. Ja uważam, że człowiek, który całe życie czarterował jacht, no nie jest dobrym kapitanem. W sensie, przepraszam, zwracam honor, jeżeli ktoś się obraził, ale chodzi mi o taką rzecz, że dla mnie kapitan to jest taki, który na środku oceanu jednak sobie ten jacht naprawi. Bardzo wiele osób, które pływa czarterami, po prostu nie ma okazji się nauczyć mnóstwa rzeczy, które się niestety przydają na tym oceanie. Ja może właśnie w tym momencie powiem o swojej też motywacji, dlaczego ja w ogóle jestem w Aszoperii. Wyda się teraz. Teraz się wyda i teraz publicznie gdzieś sobie zobowiązanie pewne zrobię, ale co tam. Słuchajcie, no ja mam takie marzenie, żeby kiedyś opłynąć świat dookoła świata z własną rodziną zapewne. Zresztą zapraszam, będą pewnie etapy. Już teraz zapraszam. Nie wiem jeszcze, kiedy to będzie. Nie ma, na razie to jest mało sprecyzowane. Niemniej jednak uważam, że taka maszoperia... To jest unerski to będzie. Oczywiście. Jeszcze nie wiem jaki, ale zobaczymy. W każdym razie nie wyobrażam sobie popłynięcia w taki rejs bez tej wiedzy, którą zdobywam w maszoperii. Takiej wiedzy, tak jak powiedziałem, armatorsko-bosmańskiej. To znaczy, począwszy od załatwienia ubezpieczenia, czy w ogóle zorganizowania ubezpieczenia, zorganizowania dokumentów, odpraw. Kłania się nasza wyprawa na Kanary i Maroko. Po naprawy, to co Romek powiedział, naprawy takie, tak żeby z większością rzeczy móc sobie poradzić samemu własnymi rękoma. Więc no tak, tego czarter ci nie da. Tego czarter ci nie da. I jeszcze nawet gdyby było mnie stać na łódkę, żeby sobie samemu kupić łódkę, to mi po prostu, gdybym używał jej tak właśnie śródziemnomorsko, i ciągle prowadził życie w Polsce, mi by było szkoda tej łódki. To znaczy ona by sobie, nawet jeśli by mi było stać na to, żeby opłacić port, opłacić serwis, wynająć do tego ludzi, to mi by było szkoda tego, że łódka po prostu stoi w porcie, a ja na niej jestem 2 tygodnie w roku. No to w takim układzie to jednak chyba czarter jest tańszy, tak? I generalnie... No, mniej problematyczny. Tylko że znów, czarter, słuchajcie... To, że w czarterze wchodzę i nie mam problemów, to jest złudne przekonanie. To znów moja historia. To tak nie działa. No, moja historia z niecałego przed roku. Byłem na Karaibach z rodziną i znajomymi i chwilę po wypłynięciu, kilka godzin po wypłynięciu wyleciał cały olej z jednego silnika. Spędziłem 2 dni, po czym serwisanci zajrzeli do drugiego silnika i tam też cały olej zaczął wyciekać, jeszcze nie wyciekł. Więc straciłem w sumie 3 dni czarteru. I też musiałem organizować, też musiałem po mechaników jeździć, bo czarterownia właściwie jedyne co zrobiła, no to dała mi telefon do mechaników. No to można powiedzieć, bo ty, Robert, masz 1/12 udziału. Ja mam 1/12. Czyli generalnie można byłoby powiedzieć, że jeżeli zdarza się jakaś awaria i ty będąc, gdybyś był tylko jeden, przypuśćmy, że ta awaria kosztuje i ta lekcja związana z tą awarią kosztowałaby cię 1200 euro, to tak naprawdę wiedzę masz tą samą, co byś miał za 1200 euro, tylko ona cię kosztuje 100 euro. No dokładnie, tak. Dokładnie, bardzo dobre podsumowanie tego. Czy coś byście jeszcze ciekawego widzom chcieli powiedzieć, o co ja nie zapytałem ani widzowie o maszoperii? Nie no, wymaglowałeś nas. Wymaglowałem. Ja wam naprawdę bardzo serdecznie dziękuję. Słuchajcie, jeżeli... Ale oczywiście no... zachęcamy, żeby ci posłali jeszcze widzowie jakieś pytania. To my też tobie odpowiemy, jak będziesz Myślę, że dobry temat jest. Piszcie w komentarzach, ja będę tutaj kolegów prosił, będę, żeby też w komentarzach pod YouTube'em odpowiadali, no bo ich wiedza jest bezcenna, oprócz tego, że mają łódkę, są... Ja mam jeszcze, może no. przepraszam, ja może jeszcze dodam, Romku, trochę w twoim imieniu, w znaczeniu ja mam 1/12 i nie mam zamiaru sprzedawać tego udziału w Little Lucy, ale wiem, że ty myślisz o tym, żeby część udziałów... Chcę
chcę sprzedać 3 udziały, ponieważ moja żona się zbuntowała, za dużo pływam. W każdym razie, gdyby ktoś był zainteresowany, zaciekawiło go nasza historia, to my, myślę, zapraszamy do kontaktu, czy ze mną, czy bezpośrednio z Romkiem. Tak, żeby wystarczy rozwinąć opis. No ja wam, panowie, dziękuję przede wszystkim za poświęcony czas i mam nadzieję, że takie mam drobne upominki nasze, służbowe. Zrobiliśmy morkowe takie czapki ze smyczą, żeby dziękuję. Nie zwiało. Z dumą będę nosił. Gdzieś tam na ręce. Dziękuję bardzo. Nosić. Wam dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję za uwagę. I zapraszam do oglądania innych filmów na kanale. Dziękuję. Dziękujemy. Dzięki.